Cześć, witajcie na kanale Testul, z tej strony Kacper, a w dniu dzisiejszym test oraz recenzja gazowej nagrzewnicy z termostatem marki Geko. Zapraszam do oglądania. W skład prezentowanego zestawu wchodzi nagrzewnica gazowa z termostatem 20 kW, wąż gazowy oraz reduktor. Nagrzewnica to urządzenie starannie wykonane o prostej konstrukcji. Charakteryzuje się wysoką wydajnością. Wyposażona jest w wbudowany zapłon oraz urządzenie zabezpieczające przed przegrzewaniem, odcinające dopływ gazu, co gwarantuje bezpieczną pracę. Posiada cyfrowy wyświetlacz pokazujący wybraną przez nas temperaturę grzania oraz temperaturę pomieszczenia. Z podstawowych danych technicznych: moc 20 000 W. Przepływ powietrza 500 m sześciennych na godzinę, ciśnienie gazu 0,3 bara, maksymalne zużycie gazu 0,98 kg na godzinę, maksymalne obroty wentylatora 1300 obrotów na minutę, możliwość regulacji temperatury w zakresie od 5 stopni do 55 stopni, stopień ochrony regulatora IP44, długość węża gazowego 1550 mm, długość przewodu zasilającego 1350 mm. Przejdźmy teraz do testów. Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura około 10 stopni Celsjusza i nie jest to pomieszczenie w żaden sposób jak na ten moment ogrzewane. W tym celu zademonstruję, jak przy pomocy nagrzewnicy firmy Geko z termostatem ogrzać to pomieszczenie. Po podłączeniu źródła energii oraz butli z gazem przełączamy przełącznik w pozycję 1. W tym momencie, jak sami słyszycie, uruchamia się wentylator, a na prawym wyświetlaczu widzimy temperaturę panującą aktualnie w tym pomieszczeniu. Następnie przełączamy przełącznik w pozycję 2 i przy pomocy pokrętła ustawiamy na lewym wyświetlaczu temperaturę, jaką chcemy osiągnąć w tym pomieszczeniu. Po chwili, jak mogliście usłyszeć, odpala się iskrownik oraz zapala ogień, dzięki czemu nasza temperatura w pomieszczeniu będzie wzrastać. Jak sami widzicie, temperatura w pomieszczeniu wzrosła bardzo szybko z 10 stopni do 16. Wytłumaczę Wam teraz, jak działa termostat i pokażę to na przykładzie. W tym celu temperaturę żądaną 20 stopni zmniejszę o 1 stopień wyżej niż aktualna temperatura w tym pomieszczeniu, czyli 17 stopni. Działa to w ten sposób, że żądana temperatura jest temperaturą, do jakiej dąży nasza nagrzewnica, aby ogrzać nam dane pomieszczenie. W tym momencie, gdy osiągniemy 17 stopni, nagrzewnica nie wyłączy się od razu, tylko wyłączy się, gdy osiągnie 1 stopień więcej. Czyli gdy w naszym pomieszczeniu nastanie 18 stopni, nagrzewnica wyłączy się i uruchomi się ponownie, gdy temperatura spadnie 1 stopień niżej niż żądana temperatura. Czyli gdy już mamy 17 stopni, jak sami widzicie, nagrzewnica nadal nagrzewa. Wyłączy się, tak jak mówiłem, 1 stopień wyżej, czyli przy 18 stopniach Celsjusza i ponownie uruchomi się, gdy temperatura w tym pomieszczeniu spadnie do 16 stopni Celsjusza, czyli 1 stopień niżej niż temperatura, jaką żądamy. Jak sami widzicie, nagrzewnica to idealne urządzenie, które spisze się idealnie teraz, gdy na dworzu są minusowe temperatury, a my znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie nie ma ogrzewania. Dużym plusem i wielką zaletą tej nagrzewnicy jest właśnie termostat, dzięki któremu nie musimy bez przerwy włączać oraz wyłączać nagrzewnicy, ponieważ on zrobi to za nas. Jeżeli interesują Was nagrzewnice tańsze, bez termostatu lub nagrzewnice o większej wydajności gazowe lub nagrzewnice na prąd lub nagrzewnice na olej, dajcie znać w wiadomości prywatnej lub w komentarzu. Ja postaram się przy współpracy z firmą Geko nagrać właśnie dla Was takie filmy. To by było na tyle. Zostawcie kciuka w górę, zaglądnijcie na stronę Geko i ja uciekam. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Cześć!